Uwaga, rodzice radnie przegłosowali zmianę druków Leszczyńskiego-Becikowego. Mamy nową uchwałę w sprawie Leszczyńskiego-Becikowego. Przypomnijmy, to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, wypłacane po spełnieniu określonych warunków z budżetu miasta. Obowiązuje od ubiegłego roku, jak tłumaczyła Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. Zmiana uchwały jest konieczna ze względu na poprawki prowadzone w okresie jej obowiązywania. Teraz zmieniają się wzory druków, które należy wypełnić, ubiegając się o świadczenie.